Cześć, witam Was bardzo gorąco na moim kanale po raz pierwszy w roku 2019. Życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby Wasze marzenia się spełniały, żeby wszystko, co sobie zaplanujecie, miało oczywiście pozytywny finał, a poza tym tak standardowo dużo zdrowia, miłości, wielu przyjaciół, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Kilka słów wstępnych. Ja jestem cały czas w trakcie pracy nad moim kanałem, cały czas go chcę modyfikować i na początek chciałam poinformować o drobnych zmianach. Otóż w czwartki będę chciała oczywiście dalej prowadzić matematykę dla ambitnych, dla osób, które chcą zdawać maturę rozszerzoną, ale myślę, że teraz jest czas na takie posegregowanie działami troszkę i w każdy czwartek będę o czym innym mówiła. To będę mówiła o funkcjach, to będę mówiła o ciągach, to będę mówiła o rachunku prawdopodobieństwa, to będę mówiła o bryłach. Każdy czwartek będzie czemu innemu poświęcony. Jeżeli oczywiście chciałbyś to zmodyfikować, chciałbyś, żeby to inaczej wyglądało, napisz, zostaw swój komentarz, czy napisz do mnie na wiadomości prywatnej. Ja chętnie oczywiście będę to wszystko uwzględniała, to co będziecie chcieli, bo to wszystko ma być dla Was, prawda? To ma służyć temu, żebyście lepiej zdali maturę, nie tylko tą podstawową, ale również maturę rozszerzoną. Dlatego zapraszam Cię teraz, dzisiaj, na lekcję z matematyki rozszerzonej, ale konkretnie poświęconą funkcjom. Zapraszam gorąco. Zadanie numer 1. Funkcja f od x określona jest wzorem. Pierwiastek z 5 plus x dodać pierwiastek z x dodać pierwiastek z 5 minus x. Podpunkt A. Wyznacz jej dziedzinę. Podpunkt B. Sprawdź, czy liczby f od 1 czy też f od 4 są wymierne. Oraz podpunkt C. Uzasadnij, że f od 3 to się równa pierwiastek z 3 pomnożony przez pierwiastek z 6 plus 1. Oczywiście będziemy tutaj po kolei robić, czyli najpierw przejdziemy do podpunktu A. Musimy sobie przypomnieć, jak wyznaczało się dziedzinę funkcji. Otóż musimy poszukać w funkcji coś, co świadczy o tym, że muszę napisać pewne warunki, pewne założenia, które pozwolą mi na wyznaczenie dziedziny. Otóż widzę tutaj pierwiastek i pod pierwiastkiem 5 plus x. Mam drugi pierwiastek i pod nim x. Mam trzeci pierwiastek i pod nim 5 minus x. I teraz przypominamy sobie, są to pierwiastki stopnia drugiego, więc z jakich liczb istnieją pierwiastki stopnia drugiego? Oczywiście z liczb nieujemnych. Dlatego wyznaczając dziedzinę muszę napisać trzy założenia. Czyli piszemy założenie pierwsze. 5 dodać x ma być liczbą nieujemną, czyli większą lub równą od zera. Jak to przeniosę? Oczywiście wyjdzie mi, że x jest większy lub równy od minus piątki. Założenie drugie, a to może tu pod spodem będę pisała, to jest, że x teraz pod drugim pierwiastkiem występuje, też ma być liczbą większą lub równą od zera. Założenie trzecie, że 5 minus x ma być liczbą większą lub równą od zera. No tutaj muszę przekształcić, czyli muszę rozwiązać tą nierówność. Przenoszę odpowiednio na strony i mam, że x jest mniejsze lub równe od 5. Pamiętamy, mnożę przez liczbę ujemną, czyli muszę zmienić zwrot nierówności. Teraz ostatecznie na podstawie tych trzech informacji wyznaczam dziedzinę. Więc teraz albo to widzisz w głowie, albo sobie rysujesz oś liczbową, na której zaznaczasz wszystkie przedziały. Czyli od minus piątki domkniętej do plus nieskończoności. Dalej od zera domkniętego do plus nieskończoności. I ostatni niech będzie od piątki, tutaj mamy domkniętej, mamy od tej piątki, ale lecimy sobie w lewą stronę, dlatego że mamy x mniejsze lub równe 5. I teraz skreskuję może takimi pionowymi liniami. I patrząc na to, oczywiście niektórzy mogą dostać oczopląsu, prawda? Ale musisz zwrócić uwagę, żeby te wszystkie części Ci się pokrywały. Bo to jest dziedzina, wyznaczenie części wspólnej, kilku założeń. Czyli naszą dziedziną to będzie przedział od zera domkniętego do piątki domkniętej. Czyli od zera tutaj aż do piątki domkniętej. To jest dziedzina funkcji. Dobrze. No to teraz podpunkt B. To był podpunkt A, który zrobiliśmy. Teraz podpunkt B. Mamy policzyć f od 1 i f od 4 i zobaczyć, czy są to liczby wymierne.
tu liczymy f od 1, czyli będziemy mieć pierwiastek. Za x podstawiam zwyczajnie jedynkę, czyli 5 plus 1 to jest pierwiastek z 6, dodać będzie pierwiastek z 1 i dodać pierwiastek 5 minus 1, czyli z 4. To się równa. Pierwiastek z 6 to nie bardzo nam pasuje. No to przepisuję. Pierwiastek z 1 to jest oczywiście 1, pierwiastek 4 to jest oczywiście 2, czyli pierwiastek z 6 przepisujemy, dodać 3. Zastanówmy się, czy to jest liczba wymierna, czy niewymierna. Oczywiście jest to liczba niewymierna, bo pierwiastek z 6 jest liczbą niewymierną. Czyli nie należy to do zbioru liczb wymiernych. Takie było pytanie, czy f od 1 należy do liczb wymiernych, czy nie? No widać nie. No to teraz f od 4 analogicznie podstawiamy za x a czwórka. Czyli będziemy mieć pierwiastek 5 plus 4, czyli z 9, dodać pierwiastek z 4, dodać pierwiastek 5 minus 4 to jest 1. To się równa. Pierwiastek z 9 to 3, pierwiastek 4 to 2, pierwiastek z 1 to 1. I to się równa 6. Oczywiście szóstka jest jak najbardziej liczbą wymierną. Czyli w podpunkcie B taki komentarz. F od 1 to jest liczba niewymierna, a f od 4 to jest liczba wymierna. No i ostatni podpunkt C. Podpunkt C to jest uzasadnij, ale jest to dosyć proste, więc ja tutaj nie będę się rozpisywała może w założenia, tezę i dowód, bo ja mam po prostu policzyć f od 3 i zobaczę, czy mi takie coś wyjdzie, jak oni tutaj napisali w treści. No to podstawiam podobnie jak wcześniej, czyli mam pierwiastek. 5 plus 3 to jest 8, dodać pierwiastek z 3, dodać pierwiastek i teraz mamy tutaj 5 minus 3 to jest 2. No to równa się dalej i teraz myślimy sobie, pierwiastek z 8, no fajnie by było rozbić, oczywiście myślę, że wiesz, 4 razy 2 daje 8, czyli będą to 2 pierwiastki z 2, dodać pierwiastek z 3, nic się z tym nie zrobi. Dodać pierwiastek z 2, też się nic z tym nie zrobi. No to jedynie, co możemy zrobić, to dodać wyrazy podobne. To są wyrazy podobne. Czyli 2 pierwiastki z 2, dodać pierwiastek z 2, to są 3 pierwiastki z 2 i dodać pierwiastek z 3. I teraz patrzymy sobie tak. No, f od 3 nam wyszło takie i nie do końca widać, że może to jest to. Więc co zrobić? Albo spróbować to dalej przekształcić tak, żeby to wyszło, albo zrobić inaczej. Zająć się teraz tą jakby prawą stroną, to ja ją przepiszę. Czyli tak jakby to była lewa strona, teraz to będzie prawa strona i ja pokażę, że lewa równa się prawa, żeby udowadniać. Takie są też metody dowodzenia, prawda? Lewa równa się prawa. Czyli tak, wymnażam to pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 6, pierwiastek z 18, dodać pierwiastek z 3 razy 1, no to jest pierwiastek z 3. To się równa. 18 rozbijemy jako 9 razy 2, a z 9 da się spierwiastkować, czyli to będą 3 pierwiastki z 2, dodać pierwiastek z 3. I teraz tak zapisane, widzisz, już widzisz, że to jest takie samo jak to. Czyli mogę skomentować, że lewa równa się prawa, co należało udowodnić, czy też dowieść. Miałam wykazać, że moja lewa równa się prawa. Wykazałam to. Zadanie numer 2. Dana jest funkcja f od x równa, wzorem, 2x nad x kwadrat dodać 1. Wyznacz jej zbiór wartości. To zadanie, powiem szczerze, jest to zadanie dosyć nielubiane przez młodzież. Dlaczego? Dlatego, że zbiór wartości każdemu się kojarzy z czym? Najlepiej zbiór wartości odczytujemy na podstawie wykresu. I teraz pojawia się problem, bo pasowałoby to narysować. Myślę, że jak będziesz na studiach, to nie będzie problemem dla Ciebie narysowanie takiego wykresu, takiej funkcji, ale my to mamy zrobić na bazie materiału ze szkoły średniej, a nie na bazie już wykraczania w takie trudniejsze rzeczy. Oczywiście to się też da, wszystko się da, ale jest na to sposób, który będziemy tutaj wykorzystywać, tylko oczywiście nie każdy na to wpadnie, dlatego posłuchaj, być może przyda Ci się takie rozumowanie, będziemy tu wykorzystywać bardzo ważne rzeczy, takie jak własności funkcji, dlatego no jest to, trzeba zwrócić na to zadanie numer 2 szczególną uwagę. Pierwsza sprawa, widząc funkcję, od razu nam się klapka powinna otworzyć dziedzina funkcji, prawda? No więc, co jest dziedziną takiej funkcji? Tak się składa, że gdybyś napisał sobie założenie,
i napisałbyś, że mianownik nie może być zerem. No bo standardowo tutaj widzimy mianownik. Gdybyśmy to przenieśli, to otrzymujemy oczywistość, że x kwadrat, czy jest różny od minus 1, oczywiście zawsze. Każda liczba podniesiona do kwadratu jest nieujemna. Dlatego takie coś jest zawsze prawdziwe. Można napisać zawsze prawda. Jednym słowem, dziedzina są to liczby rzeczywiste. Oczywiście uczniowie niektórzy widzą to w głowie i nie muszą tego zapisywać wszystkiego, ale dziedzina powinna się znaleźć. Czyli na maturze powinieneś napisać od razu. Dziedzina to są liczby rzeczywiste, bo na przykład to od razu widzisz. No to teraz dalej. Ja tutaj patrząc na ten przykład tej funkcji, już mam pewne skojarzenie. X kwadrat, tu mam 2x, tu mam 1, pasowałyby mi to na wzór skróconego mnożenia. I teraz właśnie go zastosuję, tylko trzeba na to wpaść. Czasem jest taki problem z tymi zadaniami trudnymi, że wpaść na pomysł jest trudno, a później już jakoś poleci. Tylko ten początek, ten błysk, prawda, to jest trudne. Więc myślę, że taka informacja, jak właśnie to rozwiązać zadanie numer 2, jest bardzo cenna. Więc ja to zapiszę. Jaki ja wzór tutaj chcę? Taki, żeby mi pasował. X minus 1 do kwadratu, zobaczysz. I co ja mogę o tym powiedzieć, o tej wartości takiej liczby? Że jest ona nieujemna, czyli że jest zawsze większa lub równa od zera. No to teraz rozpiszę ten wzór, czyli podniosę to. X do kwadratu minus 2x dodać 1 jest większe lub równe od zera. No nic takiego ciekawego, skomplikowanego nie zrobiłam, prawda? Teraz przerzucę to minus 2x na tą stronę. I zostanie mi x kwadrat dodać 1 jest większe lub równe od 2x. Popatrz, tu mam 2x osobno, tu mam też w mianowniku x kwadrat plus 1. Ja to też tak rozdzieliłam. Teraz, żeby mi wyszło dokładnie to, co tutaj, to muszę obustronnie podzielić przez x kwadrat dodać 1, żebym miała taką samą zależność. Licznik to 2x, mianownik x kwadrat plus 1. Ale czy ja mogę to zrobić? Czy mi się zwrot nierówności zmieni, czy nie zmieni, czy raz się zmieni, raz się nie zmieni? Oczywiście mogę, dlatego że liczba x kwadrat jest nieujemna, a jak dodam jedynkę, to na 100% będzie dodatnia. Dlatego mogę podzielić. Jak ja to podzielę, to x kwadrat plus 1 podzielone przez x kwadrat plus 1 da mi po prostu 1. A to będzie większe lub równe od 2x nad x kwadrat plus 1. No, wolę to zmienić kolejność, czyli zmienię Ci, że 2x nad x kwadrat plus 1 jest mniejsze lub równe od 1. Czyli już mam pewną informację, że mój zbiór wartości, popatrz, będzie kończył się na jedynce. 2x nad x kwadrat plus 1 jest mniejsze lub równe od 1. Czyli na pewno nie osiąga nic więcej niż 1. No, to już jest bardzo cenna informacja dla mnie. Mogę nawet napisać Tobie, że f max, czyli nasza funkcja, osiąga wartość największą, która jest równa 1. Tylko jaką ma najmniejszą? Bo ja mam podać zbiór wartości od do. Czy od minus nieskończoności do jedynki? Czy może od jakiejś liczby do jedynki? I teraz druga część zadania. Czyli tak jakby to jest pierwsza część zadania, teraz będziemy robić drugą część zadania. Czyli teraz musisz zauważyć, że ta funkcja jest funkcją nieparzystą. Nie jest to może takie oczywiste, prawda, dla każdego, no ale osoba, która chce zdawać maturę rozszerzoną, ona musi mieć taki ogląd na całą sprawę, prawda? Musi mieć taką ogólną wiedzę z funkcji, więc musi sobie gdzieś w zadaniu wykorzystać pewne własności. Ja przypomnę, kiedy funkcja jest nieparzysta. Funkcja jest nieparzysta wtedy, kiedy dla każdego x i minus x należącego do dziedziny tej funkcji f od minus x jest równe minus f od x. To jest definicja. Wtedy funkcja jest nieparzysta. A za chwileczkę Ci pokażę, dlaczego interesuje mnie nieparzystość, prawda? Przypomnijmy sobie. Najpierw to sprawdzimy. Oczywiście dziedzina to są liczby rzeczywiste, więc biorę dowolny x, tym samym też dowolny minus x i będę to sprawdzała. Czyli wyznaczam sobie f od minus x, to się równa. Czyli do wzoru w miejsce każdego xika podstawiam minus x. Czyli jak tu podstawię minus x, to mam minus 2x nad. Na dole podstawię minus x, do kwadratu dodać 1. To się równa. Tego minusa dam sobie do przodu, czyli będę miała minus. 2x nad. Na to jak podniosę, to mi się minus zniweluje. I popatrz, co ja otrzymałam. Ja otrzymałam minus, a to właśnie, to jest moja wyjściowa funkcja. Czyli minus f od x.
czyli wyszłam od f od minus x, a dostałam minus f od x, to ja wnioski wyciągam. Wyciągam takie wnioski, że funkcja f jest nieparzysta. To jest bardzo cenna informacja w tym zadaniu. Dlaczego? Jak pamiętasz wykres funkcji nieparzystej. Otóż funkcja nieparzysta to była funkcja, której wykres był symetryczny względem początku układów współrzędnych. Zatem, jeżeli wartość największa była równa 1, tak, czyli z tego i z tego ja mogę wywnioskować, że skoro wartość największa była równa 1, to wartość najmniejsza będzie równa minus 1. Zachodzi symetria względem początku układów współrzędnych. No i teraz ja już mogę napisać wnioski, że mój zbiór wartości to jest przedział od minus 1 do 1. Wartość największa 1, wartość najmniejsza minus 1. Dwie rzeczy wykorzystywaliśmy. Wykorzystywaliśmy wzór skróconego mnożenia, ale tak, żeby nam pasował pod wzór tutaj, trzeba było wykombinować. I druga informacja, i ograniczyliśmy tutaj odpowiednio, i druga informacja, że wykorzystywaliśmy definicję nieparzystości funkcji, czyli funkcja jest nieparzysta, nasza, a więc wykres symetryczny względem początku układów współrzędnych, czyli wartość największa, tak, automatycznie przekłada się nam tutaj odpowiednio poprzez odbicie względem początku układów współrzędnych na wartość najmniejszą i z tego wyciągamy wnioski. Rozbiór wartości jest to przedział domknięty od minus 1 do 1. Zadanie numer 3. Wyznacz najmniejszą oraz największą wartość funkcji f od x danej wzorem 2 podzielone przez 2x minus 1, gdy jej dziedziną jest przedział od minus 4 do minus 2. Zadanie numer 3 jest to zadanie troszkę podobne do zadania numer 2, aczkolwiek oczywiście będzie się różniło. Na pewno tutaj musimy dobrze wystartować, zacząć zadanie i oczywiście poprzez odpowiednie ograniczenia wyznaczymy wartość najmniejszą i największą. Co nam daje dziedzina? Dziedzina to jest kluczem w tym zadaniu. Oczywiście nie tylko dziedzina. Wzór jest bardzo ważny i dziedzina. Skoro podane, trzeba wykorzystać. Pierwsze, musimy ograniczyć x-a. Wiesz, dziedzina jest to zbiór argumentów, czyli zbiór x-ów. Dlatego my musimy ograniczyć tego naszego x-a. Czyli nasz x jest większy lub równy od minus 4, ale równocześnie mniejszy lub równy minus 2. I teraz z tego x-a ja mam przejść na funkcję, tak żeby mi wyszło odpowiednie ograniczenie. Więc robimy po kolei jak należy. Tak, mam nie mieć x-a, tylko mam mieć 2x. Czyli obustronnie mnożę razy 2. Czyli minus 4 razy 2 to jest minus 8. X razy 2 to 2x. I minus 2 razy 2 minus 4. Dalej, nie mam mieć samo 2x, tylko jeszcze minus 1. No to odejmuję obustronnie 1. Minus 8 minus 1 to jest minus 9. No to mniejsze lub równe, no to tu będę miała 2x minus 1, bo oczywiście inaczej się nie da. A tu mam minus 4 minus 1, to będzie minus 5. No i teraz pojawia się pewien kłopot, dlatego że ja mam tu 2x minus 1, a moja funkcja ma w mianowniku 2x minus 1. Czyli tak jakby ja muszę teraz zastosować odwrotność. I teraz pojawia się taki problem, że jeżeli ja będę chciała teraz zrobić z tej liczby 2x minus 1 jej odwrotność, to oczywiście mogę to zrobić, tylko muszę pamiętać o tym, że zwroty nierówności mi się muszą zmienić. Czyli tak będzie to wyglądało, że 1 nad 2x minus 1 jest większe lub równe od minus 1 piątej, ale mniejsze lub równe od minus 1 dziewiątej. Oczywiście pamiętaj o tym, jesteśmy tutaj na liczbach ujemnych, prawda? Minus dziewiątka, minus piątka i odpowiednie ograniczenie. Jeżeli Ci nie podoba w tą stronę, to oczywiście możemy pod spodem zamienić, żeby było tak jak wyżej. Czyli po prostu tak zapiszę. Czyli, że to 1 nad 2x minus 1 jest większe lub równe od minus 1 piątej, ale równocześnie mniejsze lub równe od minus 1 dziewiątej. Mam prawie idealnie. Jeszcze mamy mieć tutaj w liczniku 2. No to razy 2. I teraz będę miała minus 2 piąte jest mniejsze lub równe od 2 nad 2x minus 1, mniejsze lub równe od minus 2 dziewiąte.
No i popatrz, z takiego ograniczenia wyszło mi, że mój zbiór wartości tej funkcji to jest przedział od minus 2 piąte domknięte do minus 2 dziewiąte domknięte. A więc mogę wyciągnąć wnioski, że wartość najmniejsza dla tej funkcji to jest właśnie minus 2 piąte, a wartość największa dla tej funkcji to jest minus 2 dziewiąte. Czyli największą wartością, jaką funkcja osiąga, to jest minus 2 dziewiąte, a najmniejszą minus 2 piąte. Zadanie numer 4. Naszkicuj wykres funkcji opisanej wzorem f od x równa się kreska ułamkowa i w liczniku pierwiastek, a pod nim jest x kwadrat minus 8x plus 16, a w mianowniku zaś jest 3x minus 12 i omów jej własności. Oczywiście te najważniejsze będziemy omawiać, tylko najpierw musimy z tą funkcją się zająć. Oczywiście na początek wyznaczamy dziedzinę. Myślę, że część z Was, a przynajmniej no, znaczna część, dziedzinę jest w stanie od razu określić. Dziedzinę określamy na podstawie mianownika, że to są liczby rzeczywiste z wyłączeniem czwórki, bo czwórka nam zeruje mianownik, ale niektórzy myślą sobie, że ten pierwiastek, który jest w liczniku, on nam wpływa na dziedzinę. Tak się składa, że niestety nie, dlatego że można to, co jest pod pierwiastkiem, nawet nie można, trzeba zwinąć we wzór skróconego mnożenia, bo się da. Jest to x minus 4 do kwadratu. I na dole jest 3x minus 12. Co nam to dalej daje? Daje nam to bardzo dużo, dlatego że myślę, że pamiętasz taką własność, że pierwiastek, a pod nim jak jest coś do kwadratu, oczywiście pierwiastek z kwadratem się kasuje, ale powstaje wartość bezwzględna z x minus 4. A na dole mogę wyciągnąć trójkę przed nawias i będę miała x minus 4, tylko że w nawiasie. No i teraz pojawia się pewien kłopot, ponieważ jest to funkcja, która fajnie by było tak skrócić, nie? No bo tu jest wartość bezwzględna, ale pod nią jest x minus 4 i tu widzimy w nawiasie też jest x minus 4. Otóż nie wolno sobie tego tak skrócić, trzeba rozpatrzyć przypadki, tak jak wartość bezwzględna mówi nam. Czyli pierwszy przypadek, czyli to, co pod wartością bezwzględną jest, ma być liczbą dodatnią. A drugi przypadek, to co pod wartością bezwzględną liczbą ujemną. Oczywiście tam, gdzie liczba dodatnia, dokładamy większe lub równe 0, ale my nie możemy mieć równe 0, bo to nam narzuca dziedzina, w mianowniku 0 być nie może. Czyli tu będziemy mieć x większe od czwórki, a to x mniejsze od czwórki. I teraz, jaki to będzie miało wpływ na wzór funkcji? Otóż, tak się składa, że jak pod wartością bezwzględną będzie liczba dodatnia, to ja ją mogę opuścić, tą wartość bezwzględną, i nic nie zmieniać. I teraz oczywiście to mi się z tym skróci i powstanie mi piękny wzór funkcji, oczywiście funkcja stała 1 trzecia. Natomiast w tym drugim przypadku będę miała tak. Pod wartością bezwzględną są liczby ujemne, czyli opuszczając wartość bezwzględną muszę zmienić znaki. Czyli będę miała minus x dodać 4 nad 3 i w nawiasie x minus 4. No to chciałabym to skrócić, ale zanim to zrobię, wyciągnę minus 1 przed nawias. Będę miała x minus 4, a na dole 3x minus 4 pomnożone, tak? I to mi się też skróci i dostanę, że f od x to jest minus 1 trzecia. Czyli teraz podsumowując, moja funkcja f od x ma tak jakby dwa wzory. Raz jest to funkcja stała 1 trzecia, raz minus 1 trzecia. I teraz, dla jakich x-ów taka jest, dla jakich jest taka? Otóż, dla x-ów większych od czwórki, czyli od czwórki do plus nieskończoności, ma wartość 1 trzecia. Natomiast dla x-ów mniejszych od czwórki, czyli od minus nieskończoności do czwórki, ma wartość równą minus 1 trzecia. Tak wygląda moja funkcja. Jest to funkcja klamrowa. No i ja teraz muszę narysować jej wykres. Żeby wykres narysować, oczywiście istotne jest to jednostka. Tu zaznaczam oczywiście standardową na osi x jednostkę, jedną klatkę 1. 1, 2, 3, 4. Czwórka jest dla mnie istotna. Ale na osi y pasowałoby mi zaznaczyć 1 trzecią. I teraz ja mogę oczywiście zaznaczyć jednostkę jedną klatkę 1, ale co mi to przeszkadza? X i Y może mieć różną skalę. Dlatego ja sobie tu zaznaczę jedynkę, dzięki czemu tu napiszę, że będzie 1 trzecia. I teraz bierzemy linijkę i będziemy rysować wykres tej funkcji, tej mojej klamrowej. Czyli tak, dla x-ów większych od czwórki ona przyjmuje wartość 1 trzecią, czyli u mnie tutaj jest to oczywiście na wysokości jednej klatki,
jest to funkcja stała i tu muszę zrobić kółeczko puste, no bo jest nawias przy czwórce otwarty. Natomiast dla x-ów mniejszych od czwórki będzie przyjmowała wartość minus 1 trzecia, czyli ja zaznaczę minus 1 trzecia i też przyłożę odpowiednio linijkę i narysuję funkcję stałą. Taki ciekawy wykres, aczkolwiek jest to wykres bardzo prosty do narysowania. To nie jest jakieś bardzo skomplikowane, aczkolwiek ciekawy, ciekawa jest ta funkcja. Możemy podpisać wzór y równa się po prostu f od x. No i popatrz, z takiego trudnego na początek wzoru wychodzą takie ciekawe rzeczy, wychodzi sklejka tak jakby dwóch funkcji stałych. Tak naprawdę no one się nie sklejają, ale jest to tak jakby połączenie tych dwóch funkcji stałych, czyli kawałkiem jest funkcja stała, drugim kawałkiem funkcja stała. Teraz może omówmy własności, może niekoniecznie wszystkie, ale najważniejsze, jakie byśmy tutaj omówili. Ja będę tutaj pisała. Po pierwsze, dziedzinę już mamy, więc ja tylko przepiszę rzeczywiste z wyłączeniem czwórki. Zbiór wartości. Zbiór wartości to są tylko te dwie liczby. Czyli zbiór wartości to jest zbiór dwuelementowy. Składa się z takich elementów. Minus 1 trzecia i 1 trzecia. Dalej. Miejsca zerowe się omawia. No ale nie ma miejsc zerowych, to ja nie będę omawiała, prawda? Następna rzecz. Monotoniczność. Jest to funkcja stała, ale funkcja stała jest w przedziale od minus nieskończoności do czwórki. Następnie jest przerwa i później znowu jest funkcja stała, tylko od czwórki do plus nieskończoności. Nie możesz tego połączyć, musisz to rozdzielić. Ona jest stała w tym przedziale i jest stała w tym przedziale. Musisz to rozdzielić. Dalej. Wartości dodatnie ta funkcja gdzie przyjmuje? No widać gdzie. Od czwórki do nieskończoności, a wartości ujemne, ja tak tutaj symbolicznie zapisuję, od minus nieskończoności do czwórki. Co jeszcze ciekawego? Może już nie będę tego pisała, ale opowiem. Funkcja nie jest różnowartościowa, dlatego że jest nieskończenie wiele argumentów, które mają wartość chociażby 1 trzecią. Czyli nie jest różnowartościowa, nie jest okresowa, nie jest parzysta, bo wykres nie jest odbity względem osi Y. Nie jest nieparzysta, bo wykres nie jest symetryczny względem początku układów współrzędnych. Jeszcze bym tylko napisała wartość największą i najmniejszą, bo to też jest istotne, żeby wiedzieć. W tym wypadku wartość największa to jest przecież 1 trzecia, a wartość najmniejsza minus 1 trzecia. No są tylko te dwie wartości, no ale ja mogę wyróżnić tutaj, że ta jest wartość największa, ta jest wartość najmniejsza. To, co ja tutaj omówiłam, to są, rozpisałam najważniejsze własności funkcji, a resztę powiedziałam ustnie. Więc taką powtórkę zrobiliśmy z rysowania wykresu. Trudny wykres, wyszedł nam trudna funkcja, nie? Dała nam tak naprawdę dosyć prosty wykres. No i jak jest prosty wykres? Bardzo prosto się omawia własności funkcji na podstawie wykresu. Na koniec coś ekstra, czyli zadanie numer 5, zadanie dowodowe. Funkcja g określona jest wzorem g od x równa się x do trzeciej, dodać 2x minus 3. Wykażę, jeśli a i b należą do zbioru liczb rzeczywistych oraz a jest mniejsze od b, to g od a jest też mniejsze od g od b. Czyli zadanie piąte to jest zadanie dowodowe. Zadanie dowodowe, żeby napisać tak super ekstra, powinno się napisać w trzech etapach. Założenie, teza, dowód. Założenie, przypominam, to jest to, co jest podane w treści. Tak na tacy, co nam dają podane, prawda? Czyli po pierwsze, podali nam wzór funkcji, że g od x to jest x do trzeciej dodać 2x minus 3. Dalej, co nam jeszcze podali? No podali nam, że a i b to są liczby rzeczywiste. Podali jeszcze, że a jest mniejsze od b. No moglibyśmy spójniki i pisać, że to jest podane. A to, co jest po spójniku to, to w matematyce właśnie jest teza. Czyli jeżeli coś, to coś. Czyli to g od a mamy wykazać, że jest mniejsze od g od b. Czyli my na podstawie takich informacji zawartych w założeniu mamy wykazać taką tezę, że g od a jest mniejsze od g od b. I teraz, odwieczny problem młodzieży polega na tym, że dowody są trudne. To oczywista sprawa. Być może najtrudniejsze.
Na studiach jest masa dowodów, ciągle się dowodzi. No ale w szkole średniej jednak jest to umiarkowane. Są dowody, ale przeważnie są zadania obliczeniowe. I teraz tak, jeszcze z tych wszystkich dowodów, które różnie robimy, prawda, to z tych dowodów najtrudniejsze jest dowodzenie nierówności. Ja nierówności dowodzę dwoma metodami. Albo przenoszę tak, żeby otrzymać 0, czyli gdybym to G od B przeniosła na tą stronę, to miałabym G od A minus G od B jest mniejsze od 0 i dowodzę, że G od A minus G od B przekształcam i pokazuję, że jest mniejsze od 0, to jest tak zwany dowód wprost. Aczkolwiek do dowodzenia nierówności ja ubóstwiam dowód nie wprost. Na czym polega dowód nie wprost i właśnie taki tutaj Tobie pokażę. Dowód nie wprost. Dowód nie wprost. Jeżeli będziesz robił dowód nie wprost na maturze, to musisz to zaznaczyć. Albo zapisujemy dowód nie wprost, albo może być taki zapis D do minus pierwszej też jest uznawany jako dowód nie wprost. Na czym polega dowód nie wprost? Otóż polega on na tym, że zaprzeczamy na początku dowodu, zaprzeczamy tezie. Zaprzeczamy tezie, czyli na czym polega zaprzeczenie mojej tezy? Na tym, że stwierdzam, że G od A wcale nie jest mniejsze od G od B, czyli to znaczy, że jest większe lub równe od G od B. I teraz, dlaczego te dowody nie wprost są fajne? Dlatego, że ja teraz cały czas będę sobie rozwiązywała taką nierówność, że G od A jest większe lub równe G od B. I teraz, jeżeli dojdzie do sprzeczności, to znaczy, że moja zaprzeczona teza jest sprzeczna, to znaczy, że ta teza, którą badamy, jest prawdziwa. I na tym dowód się kończy. Czyli w dowodzie nie wprost trzeba dojść do sprzeczności. I dzięki temu udowodnimy naszą tezę. Taką w tym wypadku, że G od A jest mniejsze od G od B. No to próbujemy. G od A to oczywiście będziemy w miejsce x postawiać A. Czyli będzie tak, A do trzeciej dodać 2A minus 3. Jest większe lub równe G od B. W miejsce x postawiamy B. Czyli B do trzeciej plus 2B minus 3. No to jak taką nierówność rozwiążemy? Po pierwsze, minus trójki widzimy, nam się tutaj skasują. Wszystko na jedną stronę przeniesiemy, czyli tak. A do trzeciej plus 2A przenoszę, czyli minus B do trzeciej minus 2B jest większe lub równe od 0. Pasowałoby tu, Boże, jakaś metoda grupowania, tylko trzeba poukładać odpowiednio. No, jak ja z tego bym wyciągła A, okej, fajnie, tylko mi wyjdzie A kwadrat plus 2, a jak z tego wyciągnę B, to mi wyjdzie B kwadrat plus 2. I co mi z takiej metody grupowania? Nie ma wspólnych czynników, to nie wyciągnę nic przed nawias. Więc muszę tak zrobić, żeby napisać to koło tego. Czyli zmienię sobie kolejność. A do trzeciej minus B do trzeciej, dodać, a teraz napiszę 2A, minus 2b i dalej większe lub równe 0. No to tak, tutaj wzór skróconego mnożenia nam się kłania na różnicę sześcianów. Jest to taki wzór. W pierwszym nawiasie a minus b, a w drugim a kwadrat plus ab plus b kwadrat. Dodać, a teraz z tego, bo to jest tak, bo to w metodzie grupowania chodzi o to, żeby coś poprzekształcać, coś powyciągać przed nawias, to tu wyciągnę dwójkę i będę w nawiasie miała a minus b. I to jest oczywiście większe lub równe od 0. Popatrzmy, ten pierwszy składnik i ten drugi składnik, co mają wspólnego? Super, mają wspólne a minus b. Czyli ja to a minus b wyciągnę przed nawias i teraz napiszę, co w nawiasie. Jak ja z tego pierwszego składnika zabiorę a minus b, zostaje mi to wszystko. I ja to zapiszę. A kwadrat plus AB plus B kwadrat. Teraz, jeżeli ja z tego składnika zabiorę A minus B, zostaje mi samo 2. Konkretnie plus 2 napiszę w nawiasie. I to jest większe lub równe od 0. No i teraz musimy się zastanowić, co tu jeszcze zrobić. No, myślę, że z A minus B już nic nie zrobimy kompletnie. Nawet już byśmy mogli to oszacować, ale jeszcze poczekamy. Natomiast tu... Fajnie by było tu zwinąć pod wzór skróconego mnożenia, no bo wzór skróconego mnożenia jest fajny, bo ja mogę powiedzieć, że coś jest większe lub równe od zera, prawda? Więc zwijamy. Czyli tak, jaki tu byłby wzór? Na pewno a, bo tu jest a kwadrat i teraz plus. Żeby było ab, standardowo we wzorze jest 2ab. Ale jak ja bym dopisała tutaj 1/2b i to do kwadratu, to popatrz. A kwadrat, zgadza się, plus 2a. Razy 1/2b, to będzie 2 razy 1/2 się skasuje i wyjdzie samo ab, więc zgadza się. Tylko jest problem, bo jak ja to podniosę do kwadratu, to będę miała 1/4b kwadrat.
Czyli myślmy, ile ja mam dołożyć, żeby mi wyszło całe B kwadrat. Oczywiście 3 czwarte B kwadrat. No i dodać 2, zamykam, duży nawias, jest większe lub równe od 0. No i teraz już jest koniec, mogę szacować. Szacować po to, żeby pokazać sprzeczność, żeby udowodnić teraz, że to jest sprzeczne. Czyli A minus B. Skoro A jest liczbą mniejszą od B, to na pewno, jak ja bym nawet to przeniosła Tobie, to B na tą stronę, czyli A minus B jest mniejsza od 0. Popatrz. Czyli A minus B jest mniejsza od 0. Czyli ja zrobię taką klamerkę i napiszę, że to jest minus. Na minusie zawsze, bo takie jest założenie. Dalej. To A plus 1 druga B i to do kwadratu. Jakie jest? Na pewno jest większe lub równe od 0. Teraz. Ta liczba, 3 czwarte B kwadrat, no to B kwadrat jest większy lub równy od 0, no to 3 czwarte B kwadrat też będzie większe lub równe od 0. Czyli jak dodam do tego większego bądź równego od 0 i do tego większego bądź równego od 0 dodam dwójkę, to przecież dostanę zawsze liczbę dodatnią. Bo tu jest najmniej 0, tu jest najmniej 0, a tu jest już na pewno to 2. Czyli na pewno będzie dodatnia. To popatrz. Ujemna razy dodatnia daje nam liczbę ujemną. Czyli ja mogłabym powiedzieć, że to jest całe ujemne. A skoro to jest ujemne, a liczba ujemna, czy jest większa lub równa od 0? Oczywiście, że nie. I to jest sprzeczność. Tylko właśnie na maturze musisz szacować, tak jak ja tutaj szacuję, żeby egzaminator uznał, że Ty wiesz, wyciągasz odpowiednie wnioski na podstawie założeń czy swoich przekształceń. Sprzeczność? Sprzeczność, co kończy dowód. Ta nasza sprzeczność, która nam wyszła, skończyła nam dowód nie wprost. Dowód nie wprost. Wiem, że nie we wszystkich szkołach są robione dowody nie wprost. Nauczyciele wolą dowody wprost. Ja lubię i takie, dlatego Tobie przedstawiłam dowód nie wprost. Jest to bardzo fajny dowód, nawet na poziom podstawowy. Bardzo fajnie dowodzi się tym dowodem nie wprost z nierówności. Ja uwielbiam dowód nie wprost, dlatego jak jest tylko możliwość, to właśnie go stosuję. Mam nadzieję, że te zadania, które przygotowałam na to nasze spotkanie, to mam nadzieję, że Ci się podobają, że czegoś Cię uczą. Jedno łatwiejsze, drugie trudniejsze, ale na pewno jedno, co je łączy, to to, że dotyczą funkcji. A tym się chciałam zająć w tym tygodniu. Właśnie chciałam się zająć funkcjami. Pewnymi elementami oczywiście, prawda? Funkcji, bo nie sposób jest w 5 zadaniach zawrzeć całej istoty funkcji. Ale są to pewne elementy, a takie ciekawe zadania powybierałam. Nie jedno do drugiego podobne, tylko każde coś innego nas uczy, coś innego nam tutaj pokazuje. Bardzo dziękuję i zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną.